Siemanko, witajcie w sklepie Cybuch. W tym filmiku pokażemy Wam i trochę opowiemy o fajce Marsisha model Micro, który jest, sami zobaczycie, łudząco podobnym do Shisha Baxa Micro, ale o wiele atrakcyjniejszej cenie. Następnie przejdziemy do montażu. W zestawie mamy bardzo fajny futerał, grubo wykończony, także nawet jak coś uderzymy przy transporcie, nic się nam nie stanie. Oczywiście zawieszka na ramię. Całość, tak jak widzicie, nawet jeszcze i cybuch tam zmieścimy, chowa się do środka. Resztę elementów typu węgielki, szczypce możemy zmieścić na górę, jak będziemy zamykali. No i wiadomo, tam tytoń, może jakaś tam próbka wejdzie, czy jakaś mała 50, ale tak naprawdę większość elementów mamy już zmieszczone w bardzo małym opakowaniu. Większość elementów mamy praktycznie wyglądowo takie same jak w przypadku Shisha Baxa. Wszystkie są zrobione aluminium. Mamy troszeczkę inną szczelkę, co nam tak naprawdę niewiele zmienia. Mamy delikatne podcięcie w dzbanie na oświetlenie LED-y. Jeszcze nie doszliśmy do tego, jak można zamocować podświetlenie LED w dzbanie wypełnionym wodą, ale tak producent sobie wymyślił. Pokażę Wam teraz, jak to należy złożyć. Najpierw bierzemy. To jest ruka znużeniowa, od razu jako korpus i adapter na cybuch. Wkładamy tu, przekręcamy i ciągniemy w dół, żeby to się wszystko fajnie zakleszczyło. Zdejmiemy szczelkę, żebyście widzieli. O! Jak wejdzie o-ring do środka, to znaczy, że już jest dobrze zamocowane. I trzymając kciukiem od góry, nakładamy dyfuzor na uszczelce na rurkę znużeniową. Całość wciskamy. Następnie mamy ustnik złożony z trzech części. Trzeba to wszystko ze sobą skręcić. Niektórzy mają problem, żeby zamontować wąż w adapterze na węża. Należy go delikatnie ścisnąć i po prostu go tutaj jakoś umieścić. I jak już nam wejdzie do środka, delikatnie pokręcić lewo-prawo i nam wąż się w środku już ułoży. Beczka gotowa. Dzban akrylowy, korpus aluminiowy. Wszystkie tak naprawdę elementy są aluminiowe, idealna fajeczka do przewożenia.